Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszej serii Road to Champion. Akurat trwa maraton, mini maraton z kariery fanatyka z serii Road to Champion. My za chwilę pojedziemy zawody w Bellevue w lidze angielskiej. Na wstępie zachęcam do subskrybowania kanału Czarny Sport, by nie przegapić ostatniego już kulminacyjnego odcinka z tej serii, który będzie już jutro. Cześć, cały czas trwa maraton z kariery fanatyka. Wczoraj, dzisiaj oraz jutro, więc zasubskrybuj kanał, by nie przegapić następnego odcinka. Zapraszam do oglądania. No i tak, no już nie przedłużam, lecimy z tym materiałem, a zobaczmy najpierw tabelę. Unia Leszno jest na miejscu pierwszym, Unia Leszno jest na czele. 14 punktów, 0 remisów, 0 porażek. Jeszcze wejdę sobie w średnią. W polskiej lidze prezentuje się dokładnie tak, 2,67, czyli najlepsza średnia w polskiej lidze. Liga angielska, mam najlepszą w angielskiej, również 2,88. I liga szwedzka, czy mam najlepszą? Chyba nie, tutaj będzie daleko. Szóste miejsce, Fanatyk 2,42, właściwie 420. A my lecimy z ligą angielską. Bellevue u siebie podejmie Peterborough. Najpierw musimy sobie zmienić sprzęt, bo widzę, że ja powinien być przyczepny. No i znowu ten błąd, muszę wyjść i znowu zmienić motocykl, ok. Przyczepny. Czy tutaj wszystko w transporcie jest? Naprawimy go za 615. O, tutaj jest dużo oponek jeszcze, których nie ma w transporcie, a więc ja bym sobie to po prostu uzupełnił. Wszystkie twarde właściwie i Kevlar Unii Leszno. W takim razie w czym ja jeżdżę, skoro Kevlar Unii Leszno jest niezamontowany, halo? Przejdziemy sobie do zawodnika. Jeżdżę w Kevlarze Polski. Oj, co za błąd. Boję się, że w poprzednim odcinku właśnie tak dziwnie wyglądałem z Kevlarem Polski. Ale dobra, jest już wszystko zmienione, jedziemy z zawody ligowe. Jedziemy oczywiście u siebie, na torze w Manchesterze. No i zobaczymy, jaka będzie siła Peterborough. Manchester to jest tor raczej, który lubię. Tutaj naprawdę da się jechać środkiem toru, nawet po szerokiej, można powiedzieć. A tak swoją drogą, jak Wam się podobają odcinki z serii Granie z Najlepszymi, bo teraz ostatnimi czasy powiedziałem, że będzie ich więcej i faktycznie będą się pojawiać częściej, ponieważ jest przerwa zimowa. Mój kanał też powoli zapada w taki cichy sen. Mam nadzieję, że zostawiliście subskrypcję, żeby ten kanał cały czas żył przez tę zimę i żeby się w końcu tam gdzieś w połowie lutego obudził. No bo tak naprawdę oprócz ciekawostek i Speedway Challenge na kanale będą pojawiać się tylko newsy, które i tak nie będą tak popularne. No bo wiadomo, poza sezonem to nie jest to samo. Wiek pierwszy, Licej, Lindbeck, Fanatyk, Żupiński. No mamy tutaj w stawce zawodnika, który już zakończył karierę, czyli właśnie Antonio. Jedziemy w parze z Licejem na właśnie Szweda z brazylijskimi korzeniami oraz Karola Żupińskiego, ale fatalny start w ogóle. Zaspałem ten moment i jestem na miejscu już trzecim, bo wyprzedzam Żupińskiego. Antonio Lindbeck walczy o pierwszą lokatę, jest na pierwszej lokacie, ale my z Licejem już go gonimy. I Licy już wyprzedza Lindbecka, za chwilę jeszcze do tego dołączyć może Fanatyk, ależ pięknie się napędza tam po zewnętrznej. I moim celem właśnie jest, żeby go minąć od zewnętrznej strony. Spadł gdzieś daleko Licy. Zbiera prędkość na trzeciej pozycji, ale tymczasem Fanatyk dobiera się do Lindbecka i za chwilę go może mieć. Pięknie się napędza po zewnętrznej i w tej chwili wyprzedza Szweda. Jeszcze jedno okrążenie, no teraz to już nie ma szans, po prostu Fanatyk przywiezie te 3 punkty. Także dobrze zaczynamy te zawody, zaczynamy je wynikiem 4-2, a więc taki wynik będzie w meczu. Co tu się stało? Licy spadł na miejsce czwarte, więc nie mów hop, zanim nie przeskoczysz. 0 punktów Licy, czyli 3-3, Bellevue na razie remisuje. Bieg szósty, Fanatyk, Becker, Licy i Versen, a my pojedziemy sobie oczywiście Fanatykiem, no co ja mówię. Za bardzo kariera Wolfwisztok mi się udziela. Ponownie w parze z Australijczykiem Licejem. Zobaczymy, czy tym razem przywiezie jakieś punkty. Ależ start słabiutki. Ale spokojnie, Fanatyk się napędzał, ma bardzo dobre silniki. Pójdzie za koło, nie jednak będę wypychał od lewego łokcia zawodnika w kasku białym. Jestem na miejscu drugim, a za chwilę atakujemy kolejnego zawodnika. Już wychodzę na miejsce pierwsze, ależ błąd popełnił zawodnik gości. A z tego, co widzę w meczu, tylko dwupunktowa przewaga, więc no muszę to przynajmniej utrzymać, a dobrze by było, jakby Licej zdobył jakieś punkty. 2 okrążenia do końca. Z tego, co widzę, na razie
Jamon jest na miejscu trzecim. No jeśli to utrzyma, to będzie 20-16. Fanatyk na jednym kole oczywiście na mecie i faktycznie utrzymał, czyli 20-16 wynik po 6 biegach, a teraz bieg 10, już Bartkowiak, Licji, Pieszczek oraz Fanatyk. Licji 1-3, Bartkowiak również 1-3, Pieszczek na razie bez, no i Fanatyk, który powinien, nie powinien dać się objechać takim rywalom, nic nie ujmując oczywiście, a z tego co widzę jest 10 punktów przewagi w meczu już, więc spokojne prowadzenie Bellevue. Pięknie, po zewnętrznej z czwartego pola. Pójdziemy za koło, nawet nie musimy się jakoś tam specjalnie wyginać, żeby nas nie wepchnął do bandy czy coś w tym stylu. Po prostu jedziemy do przodu, jedziemy po kolejne 3 punkty. Jay Modlitzy jest na miejscu trzecim. To dobrze. Oj, co tu się stało? Ależ dotknąłem palcem ekran i gwałtownie wcięło mnie w bandę. Szkoda tego wykluczenia, ale z tego co widzę, jadę w biegu 13 z Wiktorem Lampartem, który również ma komplet, więc będzie ciekawy bieg. Do tego Karol Żupiński oraz Luke Becker. No szkoda tego poprzedniego biegu, ale dzisiaj jakiś taki wesoły dzień mam i się nie wkurzam. Ajajaj, ucieka mi zawodnik kasku żółtym. Na razie na miejscu pierwszym jest Wiktor Lampart. Ale po zewnętrznej Fanatyk, on za chwilę się na tyle napędzi, że wyprzedzi tutaj wszystkich. Zobaczycie, pięknie na zewnętrznej się napędzam, chociaż teraz troszkę za szeroko. Rozpocznie się za chwileczkę trzecie okrążenie. I zmienimy teraz troszeczkę taktykę, bardziej wszedłem przy kredzie. No i gonię moich rywali oraz właściwie rywala i mojego kolegę z pary, który jest na miejscu drugim. Wiktor Lampart w tej chwili przedostaje się na miejsce pierwsze, a z zewnątrz atakuje Fanatyk, ale chyba się pomylił. Wiktor Lampart chciał wypchnąć Fanatyka, który wyprzedza jeszcze od zewnętrznej zawodnika w kasku żółtym, ależ on to pięknie zrobił na ostatniej prostej, na tym odsypanym nieco szerzej. Napędził się i zdobył tę trójkę. Lampart bez kompletu dzisiaj, Fanatyk zresztą też. Luke Becker 2, Żupiński 0, 44-34, więc mamy zwycięstwo bez biegów nominowanych dla Fanatyka. Ależ niespodzianka. Bieg nominowany dostał, a no tak, bo chyba jest tutaj w lidze angielskiej, jeden bieg nominowany i dostał go Reddy Kurtz oraz Wiktor Lampart. 52-38, 93 tysiące na koncie, minus 30 za menadżerów, wszystko jest odliczone, ale jaki mamy świetny budżet, nie wiem czy wy to widzicie. 10 milionów SCP, to jest dosyć dużo, a teraz jedziemy u siebie w barwach Unileszno przeciwko Unitarnów. Zmienimy sobie motocykl na normalny. Jeszcze chciałem sobie zobaczyć w transporcie, czy wszystko jest, tu sobie naprawimy. Długa droga z Bellevue do Leszna. I myślę, że możemy jechać. Unia Tarnów, moment, jeszcze sobie wyjdziemy i zobaczymy sobie tabelę, ok? Unia Tarnów na miejscu szóstym, więc raczej nam nie powinna zagrozić, a z tego co widzę, spadliśmy na miejsce drugie, bo Wrocław, który ma tylko, który ma 15 punktów, ale o jeden mecz więcej, przegonił nas, on ma jedną porażkę na koncie, no jeśli teraz przegramy, to właściwie, ale dobra, nie będę tego teraz dewagował sobie, tylko postanowię to wygrać i wtedy wrócimy na czoło tabeli, najlepiej wygrać z bonusem, chociaż nie, chyba to jest pierwsza runda dopiero, więc chociaż nie, mamy 7 meczów już rozegranych, czyli to już jest już 8, czyli to już jest runda rewanżowa, więc nie wiem ile mamy do bonusa, ale musimy go zdobyć. Prosta teoria, dobra, to jest tor w Lesznie, raczej potrafię tutaj jeździć, a na botach to już w ogóle. I jedziemy w biegu trzecim, zgaduję, tak jest, Gruchalski w parze z Lindgrenem, oni w Unitarnów, i Piotr Pawlicki w parze z Fanatykiem. No pary są bardzo dobre, ale procentowo chyba 10-1 dla Fanatyka, co? No zobaczymy, taśma poszła w górę, 8-4 w meczu, a Fanatyk świetnie z czwartego pola, chociaż najlepiej w kasku żółtym zawodnik. To jest chyba nie, to jest Gruchalski. Ale spokojnie, Gruchalski czy Lindgren, za chwilę go wyprzedzimy po zewnętrznej. Pięknie to zrobił Fanatyk, już jest przed nim. Niektórzy mi pisali w komentarzu, że w Lesznie za bardzo, za szeroko wychodzę i to jest prawda, ale na bocie nawet jak jadę z botami na trybie kariery, to się jakoś specjalnie nie staram, żeby jechać najlepszą ścieżką, która jest tak środek toru. 5-1 jedziemy z Piotrem Pawlickim i na razie Lindgren i Gruchalski nie mają nic do powiedzenia. Rozpoczyna się ostatnie okrążenie, Fanatyk daleko z przodu, nie widać właściwie rywali z tyłu. I co tu mogę jeszcze dużo powiedzieć, na jednym kole wjeżdża Fanatyk na metę. No i będziemy prowadzić po tym biegu 13-5. Także rozpoczyna się pogrom jaskółek.
Chociaż teraz nadrobili, z tego co widzę, 4 do 2, tak, jeden bieg. Bieg szósty, Fanatyk w parze z Adamczykiem, czyli juniorem, no to tutaj nie spodziewajcie się dobrego wyniku, ze strony juniora oczywiście. Fredrik Lindgren oraz Martin Waculik także. Kto by pomyślał, że Wacul powróci do Unitarnów. Dobry start Fanatyka, teraz się skupiam, żeby dobrze na odejściu to zrobić. Można powiedzieć, że tak, jeszcze muszę tylko Lindgrena wyprzedzić, ależ pięknie on wyszedł, wypchnął mnie i pojechał tą lepszą ścieżką. No dobra, dobra, druga runda, na pierwszym łuku napędza się Fanatyk, ale przed nim co teraz wyrobił? Fredrik Lindgren zupełnie popełnił błąd, ale Fanatyk również musi się odbijać od bandy na drugim łuku, to się w Lesznie nie zdarza często. Waculik na miejscu trzecim, daleko z tyłu gdzieś tam Adamczyk, a Fanatyk walczy cały czas z Fredrikiem Lindgrenem. Na razie Fredka górą, ale spokojnie, to teraz taki błąd popełnić, kiedy Fanatyk jest z tyłu, to jest troszeczkę grzechem. Ostatnie okrążenie, no tutaj nie ma już opcji, żeby coś się stało. Adamczyk przywiezie 0, Fanatyk przywiezie 3 punkty, a reprezentanci gości przywiozą 3 punkty, ale do podziału na 2-1 dla jednego i drugiego. No i co, komplecik, 6 punktów. Bieg ósmy, Mateusz Cierniak w parze z Lidsejem. Lidsej widzę, że tutaj dobrze jeździ, no w końcu to jest zawodnik, który tutaj spędził parę lat. Hobby Speedy Fanatyk w parze z Schulzem. Schulz ma jedną trójkę, ale zakładam, że w biegu juniorskim, więc dużo mi tutaj nie pomoże. Ależ długo trzyma sędzia, miałem wrażenie, że nie puści w końcu tego zamka startowego, ale maszyna poszła i najlepiej ze startu gospodarze. Nie, wróć, goście w kasku białym i żółtym, ale Fanatyk też nie najgorzej z tego startu, chociaż teraz na razie na miejscu drugim, ale już atakuje, a tam z tyłu również jest walka o trzecie miejsce i dobrze. Przez chwilę przynajmniej ten Schulz tam powalczył, a Fanatyk cały czas goni zawodnika w kasku białym. To jest chyba Jamon Licji, ale spokojnie, Licji czy nie Licji, wyprzedzamy go, tylko żeby teraz nie popełnić błędu. No ale nawet gdyby, to Fanatyk ma szybkie motocykle, ucieka bardzo szybko rywalom, rozpoczęło się ostatnie okrążenie. 24 do 18, tak mało? Oczywiście nie chcę obrazić kibiców Unii, prawda? A po tym biegu również będzie 6 punktów różnicy. 27 do 21, jeśli mi się mikrofon przez przypadek odepnie, to przepraszam. Staram się nad tym panować. 41, 31 po 12 biegach. No i bieg 13 właśnie. Kubera, Gruchalski, Fanatyk, Cierniak. Kubera na razie komplet, szkoda, że dwójek. Gruchalski tak, no, powiedzmy dobrze, przeciętnie, Mateusz Cierniak. A my właśnie w parze z Dominikiem Kuberą, więc jakby teraz przywiózł trójkę, nie obraziłbym się. I najlepiej tutaj, muszę powiedzieć, wydawało się goście, ale jednak Kubera jest dobrym zawodnikiem. Ależ teraz mnie wyniosło, zupełnie niepotrzebnie tak kontrowałem. No i na razie na prowadzenie wyszli, ale tylko przez chwilę jaskółki, bo już Kubera wyszedł na miejsce pierwsze, na pierwszą lokatę. A za pleców za chwilę powinien wylecieć Hobby Speedy Fanatyk i wyjść na 5 do 1, ale na razie to jaskółki wychodzą na 5 do 1. Wszystko się tutaj tak gwałtownie zmienia, Kubera spada na ostatnie miejsce. Fanatyk teraz przechodzi na czoło stawki, pięknie to zrobił Hobby zawodnik. Chociaż nie, cały czas walczy zawodnik w kasku żółtym. No ale ja się tak łatwo nie dam, Kubera już na miejscu trzecim. Teraz źle wykontrował i zamkniemy go, można powiedzieć, tak troszeczkę go nałożymy go od zewnętrznej. Już po 3 punkty Fanatyk wedle schematu Kubera z punktem, więc 4 do 2, 45 do 33. Komplet punktów Fanatyka. No niestety kompletu nie będzie miał Dominik Kubera, bo wkradła się jedynka, a on kolekcjonuje dwójki. No cóż, bieg 15. Fanatyk, Waculik, Lambert oraz Gruchalski. No i tak myślę, Lambert na razie bardzo dobry dorobek, Gruchalski tak jak mówiłem, dobrze. Waculik powiedzmy, więc Fanatyk tutaj powinien wygrać, on tu jest jak najbardziej faworytem, 50 do 34. Także myślę, że bonus mamy już zgarnięty, biorąc pod uwagę, że nie mieliśmy ani jednej porażki. Aż ta piękna blokada zawodnika w kasku białym, to jest właśnie chyba Grucha. I na 5 do 1 jedziemy z Robertem Lambertem. Jeszcze 3 kółka, no musimy to utrzymać. Ucieka mi Brytyjczyk i to mnie niepokoi, bo ja bym chciał tutaj komplecik. Ale spokojnie, nawet Robert Lambert, nawet taki Lambo mistrz Europy nie jest na tyle szybki, by Fanatyk nie mógł go wyprzedzić. A z tego co widzę, atakuje mnie zawodnik gości. Kuriozalna sytuacja, jeszcze mnie teraz wypycha. Co tu się stało?
rozpoczęło się ostatnie okrążenie, no ale nie no, Fanatyka naprawdę. No muszę się pogodzić z tym, że kompletu już chyba nie będzie, chociaż wchodzę agresywnie w krawężnik i jednak będzie komplet, moi drodzy, więc proszę Państwa, ależ kontra Fanatyka na swojego zawodnika, 15 punktów, komplet, 55-35, w szoku Lambert, w szoku kibice, no i w szoku również Fanatyk, który zdobędzie komplet, zdobył komplet i za niego zdobędzie sowitą wypłatę, 143 tysiące na konto. No i mamy trzecią rundę indywidualnych Mistrzostw Świata Speedway Grand Prix 2024 rocznik. 2024 rok, no i musiał coś się zepsuć. Dobra, idziemy w Horsens. Jaki tu jest tor? To jest tor normalny, tylko zmienimy sobie, wiadomo, Kevlar. Oj, coś nie tak poszło, coś... Jakiś error, poczekajcie, nie, no to było dobrze. Buty, no właśnie, buty. Okej, okay. Dostałem chwilowego zamętu głowy, zawrotu głowy, ale jest już dobrze. Horsens, pojedziemy sobie próbę toru. Oczywiście to nie jest tor typowo w Horsens, to jest chyba tor Lublin, prawda? No tak, ale mimo wszystko myślę, że będzie tutaj dobre ściganie. Tutaj na pierwszej prostej jest taka kolejinka, chociaż nie wiem jak to jest po aktualizacji, wiadomo, bo po aktualizacji tutaj nie jeździłem. Wcześniej była kolejinka na wyjściu z pierwszego łuku. Gdzieś w tym momencie. No i dobra, zobaczymy sobie podczas zawodów. Bieg pierwszy, Waculik, Janowski, Fanatyk z Marzlik, ależ obsada, Słowak, Polak, Polak i Polak. No i czy ten Słowak da radę trójce Polaków? O, ależ fatalny start Fanatyka. Najlepszy Waculika, zanim pojechał już pozostali. Dobra, Watul został z tyłu, wyprzedzam również Janosia. No i Zmarznik wyszedł na miejsce pierwsze, ja przyblokowałem Waculika i teraz atakuje Bartosza Zmarznika. Pięknie i zablokowałem go, ależ tu było blisko, żebym przejechał kredę na prostej. No i teraz nie mogę mu pozwolić, żeby mi się wymknął. Pięknie to zrobił Hobby Speedway Fanatyk. Przymknął Bartosza Zmarznika, właściwie to wepchnął go w bandę. I ten został z tyłu. Janowski na razie na miejscu drugim. Na trzecim jedzie cały czas Słowak. A Fanatyk daleko z przodu po manewrze, który zrobił na dwukrotnym, a nawet już chyba więcej, Mistrzu Świata Bartoszu Zmarzniku. Ostatnie okrążenie. Nic się nie ma prawa stać. Fanatyk rozpocznie te zawody z wysokiego C z wysokim przytupem. Ale jaka przewaga Fanatyka nad rywalami, to widać. Jedziemy w biegu siódmym. Offinden, Smektała, Drabik, Fanatyk. Także teraz Brytyjczyk i również dwóch Polaków, a właściwie trzech, no bo Fanatyk również Polak. Dobra, skupienie. No i taśma poszła w górę. Chyba start równy, ale najlepiej wychodzi z niego Ty Offinden. Widać, że te pole pierwsze jest najlepsze. Na drugie wychodzi, na pierwsze wychodzi w kasku niebieskim Bartosz Smektała, a Drabik jeszcze kąsał Offindena w kasku białym. Fanatyk natomiast gdzieś gryzie tyły, nie wiadomo dlaczego. Ale już atakuje przy krawężniku, ależ piękny atak, co tam jest za kolejinka? Fantastyczna kolejinka, która poniosła Fanatyka na czoło z czwartego pola startowego, z czwartej pozycji. Ej, no fenomenalny atak, myślę, że zostanie nominowany do top najlepszych ataków Speedway Grand Prix tego sezonu, bo trzech zawodników minąłem na jednym łuku. Ostatnie okrążenie na miejscu trzecim, z tego co widzę, Drabik, na drugim Smektała, ostatni niestety Tajski. Widać, że to już nie ta forma, nadgarstki nie są już te co kiedyś. A my na jednym kole wjeżdżamy na metę i 3 punkty, właściwie to już 6 w koncie. Bieg 11, Max Frick, Piotr Pawlicki, Hobby Speedway Fanatyk, Mateusz Cierniak. No Frick jest bardzo dobrym zawodnikiem, Pawlicki również, jedynie Cierniak, ale widzę, że Cierniak też ma trójkę na koncie, więc to jest też ciekawa sprawa. Znowu trzech Polaków i obcokrajowiec, którym jest Australijczyk. No i najlepiej właśnie dwóch Polaków i Australijczyk, a jeden Polak został z tyłu i to dosyć wyraźnie. Cierniak już na czwartym, Fanatyk już na trzecim. Fanatyk już na miejscu drugim i gonimy Piotra Pawlickiego.
Teraz pięknym atakiem, jesteśmy już przed Peterem, ale czy się utrzymamy? Tak, utrzymamy się, nie ma siły, już chyba Piotr Pawlicki nie ma mocy w tych silnikach, żeby odeprzeć ten atak, chyba te dwa punkty mu starczą, a jeszcze atakuje go Max Frick i wyprzedza Max Frick. Gdzieś daleko z tyłu Mateusz Cierniak, nie wiem jakim cudem on miał trójkę, skoro jest tak daleko, daleko z tyłu. Rozpoczyna się ostatnie okrążenie. Na razie chciałem powiedzieć na 3-3, ale kto? No właśnie, na 3-3. Fanatyk 3 punkty, on znowu na jednym kole będzie wjeżdżał, on się cieszy jak dziecko, przyjeżdżając na pierwszym miejscu w kolejnym biegu. Na drugim Frick, na trzecim był Pawlicki. No i ostatni przyjechał do mety Mateusz Cierniak, rekord toru, brak rekordu toru, no tak, bo Horsens teoretycznie nie ma w tej grze. Woryna, Fanatyk, Lambert, Madsen, ależ obsada. No jedynie Kacper Woryna nie wydaje się być godnym rywalem dla Fanatyka, ale Robert Lambert, jak i Leon Madsen, jak najbardziej. Tutaj mamy dwóch Polaków, Brytyjczyka oraz Duńczyka. Oj, co ja zrobiłem? Ależ fatalnie w ogóle, dotknąłem palcem zamiast przytrzymać, no i tak. Takie są efekty właśnie. Za mnie pojedzie Kubera, który zdobędzie 0, no. 3-3-3 taśma i pewnie znowu trójka, mam nadzieję. Sajfudinow, Łaguta oraz Wiktor Lampard. Myślę, że półfinały mamy gwarantowane. Najlepiej ze startu Sajfudinow, Lampard, ale tego, z tego pierwszego pola bardzo dobrze również Fanatyk i on już wyszedł na czoło. Dobra, robimy sobie teraz challenge, jedziemy tylko przy krawężniku na łukach. No nie był to taki krawężnik, już widziałem lepsze w tym dniu dzisiejszym. No ciekawe, gdzie jest najszybsza ścieżka na tym torze. Nie wiem jak tu jeżdżą w lidze, oj tu było blisko, żeby trawę przejechać, ale udało mi się zapanować. No ten drugi łuk jest zdradliwy, bo blisko, blisko, abym wyleciał na trawę, dobra, jeszcze jedno okrążenie, jeszcze pół kółka, dobra, pójdziemy na zewnętrzną, bo tu też jest taka ścieżka, przynajmniej była. No powiedzmy, że coś tam ciągnęło przez chwilę, 12 punktów, to będzie półfinał, ale czy pierwszy, czy drugi, a który wybieramy, to też jest dosyć ciekawe. Wybieram jako drugi, Lambert, no jedynie oprócz w biegu ze mną, to jest, chociaż nie, chyba, czekajcie. Nie no, Robert Lambert był wtedy, kiedy ja zdobyłem taśmę. W takim razie, oprócz jednego potknięcia, 14 punktów, Fanatyk 12. I czekajcie, zrobię sobie tylko cięcie, żebym miał pewność, że te biegi się nagrają, także wracam za chwileczkę. No i witam Was w biegu półfinałowym. Wybieram jako pierwszy, ale drugi półfinał. Powiedziałem troszkę głupotę, bo powiedziałem, że będę wybierał jako drugi, a przecież zapomniałem, że są dwa półfinały. Wybierzemy sobie pole. Tutaj pokazują mi, że pole drugie. A ja wybiorę pole pierwsze, ponieważ tak wygląda, że tak się najlepiej startuje, ale mamy świetną obsadę w ogóle tego biegu. Zmarzlik, Madsen, Frick. Myślę, że jest co oglądać. A więc zacznijmy po prostu, dajmy kibicom to, czego oni chcą. Zmarzlik, Madsen, Frick i Fanatyk. I taśma w górę. I najlepszy start ewidentnie Zmarzlika. Ale Fanatyk jest już bardzo blisko niego i on już go wyprzedza. Zmarzlik na miejscu drugim, chyba na miejscu trzecim jest Max Frick. Na czwartym jest Leon Madsen. Trzy kółka do końca, Zmarzlik mnie teraz atakuje. I czy wyjdzie przede mnie Bartek Zmarzlik? Chyba nie, jednak blokuje się Fanatyk. Rozpoczęło się ostatnie, nie, jeszcze rozpoczęło się trzecie okrążenie w takim razie. Fanatyk pięknie obrał ścieżkę przy krawężniku i uciekł rywalom, ale że on ma szybkie silniki. Tutaj będzie finał, on chce być w tym finale, on chce wygrać drugą rundę z rzędu po tej nieudanej pierwszej, gdzie odpadł w półfinale w Wrocławiu. Ostatnie okrążenie, czy wejdzie ze Zmarzlikiem? Chyba tak. Czy odpadnie Frick i Madsen? No chyba tak, bo Fanatyk wjeżdża pierwszy na metę, czyli dwóch Polaków na pewno już w finale. Szkoda tej taśmy, bo gdyby nie to, miałbym 21 na koncie na pewno. A teraz, no cóż, będzie tylko max 18. Wybierający zawodnik Maksym Drabik wybrał pole B, Fanatyk wybierze pole A, standardowo. Sajfudinow i Bartek Zmarzlik, jeszcze chyba lepsza obsada. Najlepsi z najlepszych dnia dzisiejszego, Drabik w kasku niebieskim, Emil Sajfudinow w kasku białym, no i Zmarzlik.
wielokrotny mistrz świata. On najlepiej chyba ze startu, fanatyk został niestety z tego pierwszego pola, ale spokojnie, pojedziemy ścieżką i będziemy go gonić daleko z tyłu. Saifuddinow z Rabikiem, ależ się napędził fanatyk, ależ on dostał, gdzie on dostał tej prędkości? I już jest przed Bartkiem z Merzlikiem. Czyżby to właśnie tych dwóch Polaków zajmowało dwie pierwsze lokaty w dzisiejszym turnieju? Chyba tak. Za chwilę rozpocznie się, no teraz jest drugi łuk i za chwilę rozpocznie się trzecie okrążenie. Tam z tyłu jeszcze zmieniają się pozycjami Saifuddinow z Drabikiem, ale to nie jest ważne. Ważne jest to, co się dzieje z przodu, a z przodu fanatyk jedzie niezagrożony po kolejny triumf. No i bardzo ostro daje znać, że zbliża się do kolejnego tytułu mistrza świata w wieku zaledwie 25 lat. Chociaż czekajcie, nie jestem pewien, czy 20, nie no, 22, 25 to mój Bartek z Marzli, kiedy zdobywał drugie mistrzostwo świata. Muszę zobaczyć statystyki, poczekajcie. Dobra, finał jest wygrany, super. 36 tysięcy. No i fanatyk, wchodzimy w zawodnika, w ogóle zobaczymy sobie procentowe, ile mamy oceny ogólnej. 95%, bardzo dobrze. Historia kariery tu powinna być wyświetlna. No my mamy w tej chwili 22 lata, także wow. No dobra, Bartek z Marzlik, zobaczymy w ogóle profil tego zawodnika, jeśli go znajdziemy w ogóle. Czy on jeździ dalej w Gorzowie? Gdzie ja mam go szukać tak naprawdę? W Gorzowie jest, dobra. 29 lat, 97%, to już jest, to też jest nieźle, nieźle. W 2021 był indywidualnym mistrzem świata, ale w 2020 nie był mistrzem świata, więc w sumie i tak są dwa tytuły, więc w sumie i tak na jedno wychodzi, prawda? Okej. Jedziemy następną rundę, jedziemy w Zielonej Górze z Lesznem, czyli mecz, można powiedzieć, takie spotkanie po latach, a właściwie po paru miesiącach, kiedy odszedłem z klubu Falubazu. Najpierw muszę zobaczyć, jaki padł wynik. 66 do 23, tam był, pamiętam, pogrom faktycznie. No to zobaczymy, czy będzie pogrom również i w tym meczu wyjazdowym, tylko najpierw muszę zmienić sobie silnik na przyczepny, no i w ogóle motocykl. Wszystko jest na przyczepnym. Momencik, jeszcze mi się coś przypomniało, musimy sobie zmienić kevlar. No tak. Dobra, kask. Strój, buty i rękawiczki i powinniśmy się dobrze prezentować, tak samo jak zawsze. Wiecie co, bez próby toru, bo ten tor mam obczajony. Raczej znam tam ścieżki, na razie Unia Leszno przegrywa, no proszę, dwoma punktami, bieg trzeci. Fanatyk w parze z Kuberą, Pieszczek w parze z Dudkiem. Oj, boję się, że Pieszczek w parze z Dudkiem, mimo tego, że jadą u siebie, to dużo tutaj nie zdziałają, chociaż no, start mają dobry, lepszy od zawodników Unii Leszno. Fanatyk na miejscu trzecim, ale on się tak nie podda, on już jedzie na zewnętrzną i będzie atakował i już to robi, czy wejdzie pomiędzy dwóch, jednak się nie udało, za mała prędkość, jednego już objechał. A teraz wchodzi pod drugiego, ten jakoś nie stawia mu warunków specjalnie. Chociaż Dudek jeszcze chciałby go wyprzedzić, ale to się nie udało i fanatyk jedzie po pewną trójkę. Szkoda mi troszeczkę Dominika Kubery, on na razie na miejscu czwartym. No powinien chociaż przed Pieszczka wyjść. Rozpoczyna się ostatnie okrążenie, no i co ja tu mogę dalej komentować? Oj, przestraszyłem się, że mogę mieć wykluczenie, ale na szczęście system uznał, że to było po prostu odbicie się od bandy lekkie. No i mamy trójkę, fanatyk, 3, 2 punkty, chyba Patryk Dudek, 1 z Pieszczek, no i 0 Dominik Kubera. 10 do 8, teraz 18 do 18, więc u siebie faktycznie Zielona Góra trenowała i pokazuje, że u siebie to jest zupełnie inny mecz. Musimy sobie dać łańcuszek. Jedziemy w parze z Adamczykiem, no nie spodziewajmy się cudów. Ale spodziewajmy się tego zawodnika w kasku czerwonym, bo jedzie dwóch Duńczyków. Mikkel Jensen, Jensen, okej. No oraz Leon Madsen. To jest porządne wzmocnienie klubu Zielonej Góry. No i najlepszy start do tego. I najlepiej znowu gospodarze, ale spokojnie, nie dam Madsenowi wyjechać. Ależ go pięknie zastawiłem, jeszcze się odbiłem, także myślałem, że przez trawę przejadę. I drugiego zawodnika za chwilę wepchnę w bandę. Oj! No było ostro, będzie chyba żółta kartka dla zawodnika w kasku żółtym, czyli fanatyka, ale bardzo ostro potraktował Jensena Jensena. Dzięki temu Madsen zdobędzie dwa punkty, a fanatyk prawdopodobnie trzy. Rozpocznie się trzecie okrążenie. Czy na miejscu trzecim utrzyma się ten Adamczyk? Nie wiem, bo Jensen Jensen już się bierze za jego wyprzedzanie. Rozpoczęło się ostatnie... nie, czekajcie. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie. 3 do 3, czyli już Jensen Jensen wyprzedził Adamczyka. No mimo mojego wepchnięcia w bandę
Nie udało mi się pomóc temu juniorowi należycie, ale udało mi się zdobyć trójkę i dzięki temu mam 6 punktów na koncie. Na razie jak najbardziej występ na plus, remis. A po biegu 9 Unia Leszno wygrywa 30-24, 2x4-2, czy nie, 4-2 i 5-1. Także bardzo dobrze, bardzo dobrze. Schulz, Pickering, Fanatyk oraz Pieszczek. Szczerze mówiąc, no oprócz Pieszczka to tutaj nie wiem, czy ktoś jest mi w stanie zagrozić, chociaż nie znam mocy Pickeringa tak naprawdę, ale patrząc po punktach to nie jest zbyt dobry. No start ewidentnie, znowu gospodarze, to też widzę, trenowali. No ale ja tutaj jeździłem przecież przez cały rok, ja tutaj zdobywałem Mistrza Świata między innymi, znaczy w barwach tego klubu, więc spokojnie. Czy pójdę między dwóch, ale czy tutaj się dzieje blokada? Jednak idę do krawężnika i wyprzedziłem obydwóch, ale czy oni się zrewanżują? Napędzają się na prostych. I czy wyjdą przede mnie? Chyba się nie udało, za mało prędkości. I Fanatyk cały czas na miejscu pierwszym, dwa okrążenia do końca. No ścigają mnie Pickering z Pieszczkiem, ale nie widać takiego lidera między nimi, po prostu bardziej sobie teraz przeszkadzają niż gonią, więc ja z tego po prostu korzystam i uciekam do przodu. Po kolejne 3 punkty, no Unia Leszno dzięki temu będzie miała wynik 33-27, 6 punktów przewagi. Taktyczne mogą iść, ale co z tego, gdyż Unia wygrywa 6 punktami. Przed biegiem 13, cały czas prowadzenie Unii 42-30, Pickering z rezerwy taktycznej, tego bym się nie spodziewał. Fanatyk do tego w parze z SmackDown, który coś jakoś te zawody nie może zaliczyć do udanych. No i Patryk Dudek, również dobry zawodnik. Tutaj boję się, że Smektała może sobie nie poradzić nawet z Pickeringiem. Na koncie tylko chyba tam była jedna dwójka czy jedna trójka. Na zewnętrzną Smektała, teraz poszedł do krawężnika. Na razie 3-3. Teraz Smektała spada za plecami Patryka Dudka na miejsce czwarte, a Dudek już wyprzedza również Fanatyka. Teraz szeroko Patryk Dudek, Smektała z tego korzysta, ale Dudek się napędza i wychodzi na 5-1. Ależ sytuacja, ale Fanatyk przyjdzie przy krawężniku. Ależ co zrobił Hobby Sweetie Fanatyk? Przy krawężniku zaatakował, ale znów Dudek jest górą. Blokuje Fanatyk, idzie po zewnętrznej Bartosz Smektała i znowu na 5-1 wyszli zawodnicy Leszczyńskiej Unii. Teraz lekko zwolniłem, żeby przylokować moich rywali, żeby dać Smektale się napędzić. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie, Smektała na miejscu pierwszym, na drugim Fanatyk, na trzecim Dudek, gdzieś tam jeszcze z tyłu Pickering, teraz szeroko Smektała, ale asekurowałem go do samego końca i 2 z bonusem dla Bartka, 3 dla Fanatyka. Będzie wynik 5-1, 47-31. No i bieg 15, Dudek w parze z Pickeringiem, Pawlicki w parze z Fanatykiem. Myślę, że Pickering faktycznie z Dudkiem to jest najlepsza para dzisiaj mimo wszystko, aczkolwiek jest 20 punktów przewagi, więc tutaj już cokolwiek by się wydarzyło, to nie ma szans na zwycięstwo, nawet nie na bonus. Na miejscu pierwszym Piotr Pawlicki, zobaczymy czy do niego dojedzie Hobby. Ale pięknie Fanatyk chciał przyblokować, ale go wystrzelił na zewnętrzną. Cały czas na 5-1 będzie asekurowo chyba Fanatyk Piotra Pawlickiego, chociaż to już jest senior, to on powinien mnie asekurować. No ale w dzisiejszych czasach role społeczne są nieco pozamieniane. Trzecie okrążenie się rozpoczęło, właściwie jeszcze półtora do końca, ale atakują Pickering i Dudek. Robi się niebezpiecznie, na zewnętrznej się napędzają, Pawlicki traci moc w silniku, ostatnie okrążenie. Ja hamuję jak mogę, żeby tylko przyblokować moich rywali. Za chwilę wejdą w ostatni wiraż. Ale tu się już nic nie stanie, po prostu Fanatyk jeszcze chyba będzie miał trójkę na koncie, tak w ogóle. Okej, 15 punktów, Pawlicki 2 z bonusem, z punktem Dudek, bez punktu Josh Pickering, 57-33. Zawody naprawdę udane, kolejny komplet w tych barwach Unii Leszno. No i zobaczymy sobie szybko jeszcze średnią przed zawodami w Szwecji. Oj, co nie, przecież nie tutaj, no halo. Dokładnie tutaj, Fanatyk 2,74 i wyszedł na pewne prowadzenie pod tym względem. A my lecimy za chwilę zawody u siebie w Malini przeciwko drużynie Gislavet. Tylko najpierw z tego co widzę tutaj na przekroju normalnego i przyczepnego, więc wezmę przyczepny i zobaczymy jak sobie będę radził. No jest przyczepny, więc za chwilę jedziemy zawody w Szwecji. Jedziemy u siebie próbę toru? No nie jedziemy u siebie próby toru, po co? Jedziemy w biegu pierwszym za to, w parze z Wiktorem Lampartem, na Wiktora Trofimowa oraz Maksyma Drabika, także znani zawodnicy, sami Polacy, Trofimowem włącznie. No i czekamy na zapalenie zielonego światełka, a te już poszło.
A najsłabiej fanatyk, no cóż. Ale już tutaj walczymy, już fanatyk, ale że ma szybki ten silnik, od razu wyszedł na miejsce pierwsze, nie musiał się ani trochę napocić, silnik sam go poniósł. No i modlimy się teraz o to, żeby Viktor Lampard powalczył z tyłu i przywiózł przynajmniej punkt, ale z tego co widzę spada na miejsce czwarte. Liga szwedzka wyjątkowo trudna, a ten tor, tak jak mi się jeszcze na początku tamtego sezonu podobał, tak teraz, no sprawia mi trochę duże problemy. Rozpoczęło się ostatnie okrążenie. Lampard na miejscu punktowanym, na miejscu drugim, a na trzecim, a za chwilę może być na drugim, znowu spada na czwarte teraz. A Fanatyk przyjeżdża na miejscu pierwszym, także zaczynamy 3-3, zaczynamy wynikiem w meczu również 3-3, więc remis, ale jedziemy w biegu siódmym już, 20-16, bieg siódmy, Fanatyk, Woryna, Lampard, Pawlicki. Pawlicki na razie trójka, tak samo jak Fanatyk, znowu w parze z Wiktorem Lampardem. Oby w tym moim biegu pokazał coś więcej. No start najlepszy chyba gości, tak, najlepszy gościa, zwłaszcza w kasku białym zawodnika. Ale spokojnie, Lampard już goni, tak samo Fanatyk, ale Fanatyk spada na miejsce czwarte. Tutaj tej prędkości natomiast nie ma. Jeszcze teraz mnie pięknie przyblokował mój kolega z drużyny Wiktor Lampard, gratulacje dla Ciebie Wiktor. No i jedziemy na 5-1 w plecy, tak, no. Malilla na razie wygrywa teoretycznie 20-16. Ja wiem, ja nie obieram takiej aktualnej ścieżki, ja też to wiem, no ale bez przesady, no. Dobra, wyprzedzamy jednego zawodnika, Wiktor również go wyprzedza, ale gdzie jest zawodnik w kasku białym on? To chyba będzie Piotr Pawlicki chyba z tymi komplecikami, z tymi trójkami, bo nie dam rady go dogonić już niestety. Nie będzie kompletu w lidze szwedzkiej dla Fanatyka. Dwa punkty z bonusem, Piotr Pawlicki idzie po komplet z punktem Woryna i bez punktu Wiktor Lampard, dwa punkty przewagi, ale teraz co się stało? Niestety drużyna z GIS nawet wygrywa 30-24 po 9 biegach, a w 10 pojadą Berntson w parze z Fanatykiem, Lambert w parze z Kenriksonem. Myślę, że Berntson, jego obowiązkiem jest troszeczkę no wygrać z Kenriksonem. A ja postaram się wygrać z zawodnikiem w kasku żółtym, ale że on odleciał już na wstępie. I znowu mi przeszkadza mój kolega parowy, znakomicie, Oliver Berntson. Krawężnik i będziemy gonić, ale widzę, że Berntson również chce gonić i za chwilę może mi przeszkodzić w tym gonieniu. Oj, tu było blisko, Fanatyk się wystrzelił, ale było blisko, by wlecieć w bandę i już nie wyjechać, ale na szczęście scenariusz się ułożył po mojej myśli i jadę na miejscu pierwszym. Ale piękny atak Berntsona, widziałem to na własne oczy. I już na 5-1 drużyna z Malili. Jeśli tak dojadą, będzie tylko dwupunktowa strata na konto. Dwupunktowa strata w ogóle drużyny Malili, o tak chciałem to powiedzieć. Berntson jakiś szybki, wyszedł na miejsce pierwsze przez chwilę, ale ja mu tego pierwszego miejsca nie daruję. No co to ma być? No nie, po prostu nie, dlaczego? No i proszę Państwa, w takim razie 5-1 dla drużyny Gislavet się zrobiło. Oliver Berntson wykluczony. Fanatyk, jako że przez Berntsona został wpakowany w bandę teoretycznie z punktem. Zero oczywiście czasowo, no bo nie dojechał do mety. No a wiadomo, skoro Berntson jest wykluczony, no to w takim razie Lambert 3, Kenriksson 2. Może po prostu to przemilczę i przyjdę do biegu 13, to będzie porażka chyba pierwsza w tym sezonie dla Malili. Zresztą możemy zobaczyć, uciekamy z zawodów na chwilkę. No tak, to będzie pierwsza porażka dla Malili, chociaż no nie składamy broni, no rozczarowani są moją jazdą. Przepraszam bardzo, no cóż. I czekajcie chwileczkę, albo mi się wydaje, albo procentowo coś skoczyło, ale nie jestem pewien, myślałem, że na początku było inaczej. Dobra, bieg 13. Lambert, Fanatyk, Pawlicki, Janowski, prawdopodobnie ostatni bieg Fanatyka w dzisiejszych zawodach. Aj, ta punktacja dzisiaj tak krzywa i schodzi w dół, oby teraz nie było zera. No ale jedzie Pawlicki i Lambert, no ja w parze z Janowskim, to też jest dobry zawodnik, ale boję się, że... No zresztą popatrzmy. I najlepiej wyskakuje Lambert. Janowski w kasku niebieskim na miejscu drugim. Na 3-3 jedziemy.
Ale teraz zaatakował Piotr Pawlicki. Gdzieś tam wyleciał na szeroką. Spowolnił się, 3 do 3. 32 do 40. No gonimy, gonimy, panowie. Teraz pięknie się przedarłem przed mojego kolegę ligowego i wyprzedzam przynajmniej na chwilę Lamberta. Ale ten już się rewanżuje, tak samo jak mój kolega z pary. Pójdę na zewnętrzną. Ależ mnie pięknie przyblokował Robert Lambert. Ale po zewnętrznej, no gdzie się ten Maciek Janowski ciśnie? No i przez to niestety cały czas Lambert na miejscu pierwszym. Ale teraz będziemy go wyprzedzać. Nie, jednak się broni młody Brytyjczyk. No dwoją się i troją Fanatyk z Janowskim. Ale teraz pięknie go wyprzedzają. Przynajmniej jeden z nich. Czy Fanatyk, czy Janowski? Co się stało? Dlaczego nabrał takiej prędkości Robert Lambert i on wyprzedził nas obojga? No i nie wygramy, no nie wygraliśmy w biegu 13, ani 5 do 1, ani nawet nikt z nas nie przywiózł trójki. Brawo dla Brytyjczyka, bez punktu Piotr Pawlicki. I jednak jeszcze dostałem szansę w biegu 15, także fajnie, fajnie. Znowu Robert Lambert, tym razem w parze z Maksymem Drabikiem, Maciej Janowski znowu w parze ze mną, więc... Może teraz pójdzie nam lepiej niż w ostatnim biegu. Wiemy, że jeszcze mamy szansę na remis, gdybyśmy wygrali 5 do 1. No oczywiście ja mogę teraz dotykać rywali, wjeżdżać w bandy i wykluczenia same się będą notować, ale po co? Lepiej wygrać uczciwie rywalizacji. Sami widzieliście ten mój bieg, kiedy zostałem wpakowany, a właściwie sam się wpakowałem w bandę. 40 do 44, 5 do 1 daje nam remis, a w tej chwili Janowski ucieka do przodu, a Fanatyk walczy z rywalami tylko po to, by przyjechać na miejscu drugim, ale na razie się utrzymuje na miejscu drugim. Więc jeśli by tak dojechał, to będzie remis drużyny Malila, ale teraz Janowski trochę spowolnił. Dojechał do niego Robert Lambert, on się świetnie tutaj napędza. Fanatyk jest na miejscu trzecim i niestety Robert Lambert wychodzi przed Maćka Janowskiego. Czy jeszcze nie, teraz też się staram go blokować, ale on nabrał prędkości, no po tej aktualizacji ten drugi łuk jest zupełnie, zupełnie inny. Teraz wychodzę przed Lamberta. Lamberta, to się stało, to się stanie. Przyblokowałem go, będzie mieli 4 do 2. Będzie wynik niestety 46 do 44 dla drużyny Gislawet. Przykro bardzo, jeszcze tym bardziej przykro, że ten bieg, którym nie że zostałem wyeliminowany, to jeszcze nie zaliczyło Berntsonowi punktów. Gdzie jest sprawiedliwość, ja się pytam. 76 tysięcy. Wielka Brytania, Wielka Liga. Wielka Brytania, siódma runda, jedziemy na wyjeździe z drużyną Ipswich. Oj, to jest ten nowy tor Ipswich, na którym ani razu jeszcze w karierze nie jeździłem. Spróbujmy. Tylko najpierw, no nie tutaj chciałem akurat, chciałem wjechać tutaj. Żeby upewnić się, że mamy wszystko przygotowane jak należy, tak jest przyczepny. No i muszę jechać na próbę toru. No, ciekawość mnie zżera, jak ten torek wygląda. Oj! Co tu się stało? No pierwszy łuk, ciekawy, gdzie tam jest kreda z przodu, jakby ktoś tam pojechał, to co? Zaliczy mu ten bieg, czy mu nie zaliczy? Ścieżek tutaj nie znam, a taki jajowaty trochę jak w Anglii. Hej, ciekawe są takie wgłębienia dosyć. Ło, ale mnie wyniosło, to normalnie Wolverhampton albo Birmingham. Poczekajcie, staramy się wejść przy krawężniku i wyjść przy krawężniku. Ale nie da się tak na dwa tempa jakby. Poczekajcie, postaram się jeszcze raz pojechać. No to pojechałem przy krawężniku jak nic. Gratulacje dla Łukasza, no. A właśnie, jeśli dotarłeś do tego momentu filmu, to napisz gratulacje Łukasz, przypnę serduszko na pewno. Może nawet odpiszę jak coś ciekawego, jakąś ciekawą uwagę mi, komplement mi napiszesz. No dobra, teraz już sobie żartuję. No ten drugi łuk jest fatalny, nie potrafię w ogóle przy krawężniku jechać, zresztą pierwszy również. Okej, teraz wjechałem najbardziej przy krawężniku jak tylko mogłem. No i sami widzieliście, dobra, koniec próby toru, wyjeżdżamy na tor w zawodach ligowych na torze nowo powstałym drużyną Ipswich w parze z Liceum przeciwko Bulleyowi i Pemkowi. Ale cieszy mnie to, że Bero Basket wznawia nowe tory, znaczy produkuje nowe tory, dzięki temu nowe drużyny, a właściwie stare drużyny mogą jeździć na własnych torach, a nie że korzystając z tych polskich. Na 5 do 1 drużyna gospodarzy. Czyżby ja jestem taki słaby na tym torze? Ależ teraz mnie wyniosło. No i co? I Fanatyk został na miejscu pierwszym, więc mój styl się sprawdza. A może po zewnętrznej tutaj trzeba w nami psuć? Czekajcie. No ale jak pojadę po zewnętrznej, to wylecę w bandę na tym drugim łuku, więc nie wiem. Chociaż patrzcie. No nie, tutaj chyba nie będzie pod bandą. Ej, no jakbym chciał wejść w kredę na normalnym torze,
to bym wszedł, ale tutaj mnie normalnie wynosi na zewnętrzną aż, a prędkość wcale nie jest aż taka duża, więc nie wiem dlaczego. O, teraz, no to było najmocniej jak mogłem tak naprawdę. Ale przyjeżdżam z tego co widzę na pierwszym miejscu, a blisko byłoby mój kolega przyjechał na miejscu drugim, ale przyjeżdża na trzecim, więc okej. Rekord toru ustanowiony, pierwszy bieg, brawo, brawo. Bellevue na razie wygrywa. Bieg piąty, znowu w parze z licejem. Piotr Pawlicki z Woźniakiem mieli 5-1 w swoim pierwszym biegu, z tego co widzę, więc okej. Znaczy nie no, Pawlicki 3 punkty, Woźniak 2 z bonusem, Fanaty miał 3. Licy miał z 1. Teraz z pola czwartego. Okej. Start nie za dobry. Ale teraz co zrobili? Jak wykiwali drużynę gości i gospodarzy? Goście i wychodzą na 5-1 w tej chwili. Wynosi oczywiście i jednego i drugiego, ale teraz będę asekurował mojego kolegę Australijczyka. Ale boję się, że mu bardziej przeszkodzę. Teraz źle wykontrował Licji, został z tyłu. Fanatyk wchodzi, stara się wchodzić w miarę dobrze, ale no te wyjścia są naprawdę ciężkie, ciężkie. Musicie wierzyć, że nie jechałem ani razu na tym torze. No. No coś czuję, że tego krawężnika na tym drugim łuku nie wiem, jakbym musiał tam dojechać. Teraz też również ostro wszedłem w łuk, mam wrażenie, ale wcale tak nie wygląda. Dobra. To teraz. No nie, no fatalnie. Muszę kontrolować i praktycznie hamuję, kiedy chcę skręcić ponownie w lewo. Dwie trójki na koncie Fantyka, cieszę się. A z tego co widzę, Licy na miejscu drugim, więc 5-1, 14-16, ale tutaj ma naprawdę Ipswich dużą przewagę nad nami. Przed biegiem 11, 32-28. Fanatyk, Cierniak, Licy, jakiś Peks, Pichs, nie wiem jak się czyta. Nie ma tutaj kredy, więc to jest też ciekawe, jakbym tam pojechał. Spróbujemy to zrobić, co? No w jakimś z biegów. Tylko nie wiem, czy potem, no potem drużyna ucierpi, to może nie wiem, kiedyś indziej. W jakimś rewanżu czy coś. Ależ ostro wjechałem, dobra, no to mamy po biegu. I widzieliście to? Myślałem, że będzie bieg kontynuowany po prostu, ale jednak anulowano i no cóż, 4-2, jedziemy w następnym biegu, to jest bieg 13. Juli, Fanatyk, Cierniak, Lampard. Znowu w parze z Lampartem. No start nie jest najlepszy. Nie przy krawężniku. Ależ ostro przy tym krawężniku poszliśmy. No bardzo przy tym krawężniku, aż teraz jechaliśmy i jesteśmy na 5-1 z moim kolegą. Lampard, czy to utrzyma? Chyba tak. Kurczę, bardzo mnie ciekawi ten... te wgłębienie na prostych. Może to jest tylko taki detal, ale wygląda... Wygląda trochę dziwnie, wydaje mi się, że mam od razu skręcać i dlatego naciskam już lewą strzałkę, a się okazuje, że jeszcze, no, połowa łuku, połowa prostej, no, fajnie, fajnie. Ostatnie okrążenie, jestem na miejscu pierwszym. 2 punkty straty w meczu na razie jest. Ojojoj, no niestety będzie więcej straty w meczu, bo zagapiłem się, spadłem na miejsce ostatnie przez przejechanie trawy. Lampard to wygrywa może, no ale co z tego? Skoro 3-3, 2 punkty straty i prawdopodobnie już z tego nie wyjdziemy. 46-44. Kurczę, to już jest drugi mecz, który przegrywamy. Więc come on. 53 tysiące na konto, a teraz indywidualne Mistrzostwa Świata, runda czwarta. Sztokholm. Musimy zmienić motocykl. I lecimy, a właściwie jedziemy, płyniemy promem do Szwecji na zawody. Sztokholm, runda czwarta. Tak się prezentuje klasyfikacja Grand Prix. 51 punktów na koncie Fanatyka, 4 mniej mają... Ma Robert Lambert, 10 mniej ma Bartek Smarznik. Kurczę, szkoda tych pierwszych zawodów, 12 punktów, no zawsze mogą być lepiej, zawsze. Szkoda tego półfinału, nie mówię, że nie. Dobra, Sztokholm. Nie ma toru w Sztokholmie, prawda? No to jest Peterborough, więc okej, pojedziemy sobie na to, że w Peterborough, a właściwie w Sztokholmie, czwartą rundę Speedway Grand Prix, no tutaj trzeba uważać, oj. A teraz było blisko, bym przejechał kredę, ale dobra. No to nie jest taki tor, jak było przed chwilą. Przed chwilą jechaliśmy na Ipswich, tutaj jest zupełnie inna taktyka. Tu jedzie się, no nie całkiem przy krawężniku, ale mniej więcej środkiem toru, ale bliżej krawężnika mimo wszystko. No muszę się przyzwyczaić do tej nowej geometrii. Jakoś nie potrafię się przestawić. O, to już na przykład jest, to już jest dobrze przejechany łuk mniej więcej.
coś takiego, dobra. Myślę, że zobaczymy to w praniu. My pojedziemy sobie w biegu trzecim. Czwartym. Waculik, Frik, Pawlicki, Fanatyk. My jesteśmy z Maxem Frikiem, a przecież to jest Grand Prix, Boże. A ja tak myślę, kiedy w końcu będę, dobra. Wylosowano numer 13, więc jadę z numerem 13. Waculik, Frik, Pawlicki i Fanatyk. W parze z Maxem Frikiem, no pewnie. Dobra, skupienie. Najlepszy start Waculika, Frik całkiem też nie najgorzej. Ale Waculik pojechał na zewnętrzną, znaczy wypchnięty przez stronę Maxa Frika. I Pawlicki z tego korzysta, jest na miejscu trzecim. Oj, 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 wyprzedza mnie Martin Waculik. Ale spokojnie, już jestem przed nim, ale dlaczego ja tak na szeroką wyjeżdżam? Tutaj raczej, tak jak powiedziałem, środek toru bliżej krawężnika, no właśnie. I jestem na miejscu trzecim, ale odjechali mi rywale. Piotr Pawlicki oraz... Oj, 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 tu było również blisko, żeby przejechać trawę. Gonimy Piotra Pawlickiego, który przyszedł na miejsce pierwsze. Tam jest walka z przodu o tę najlepiej punktowaną pozycję. Pawlicki jednak spada za plecy zawodnika w kasku niebieskim, czyli Maxa Frikę. Fanatyk tylko z punktem, jest ciekawy, ciekawy początek. Frik 3 punkty, Pawlicki 2. Bieg 5, Lampard, Łaguta, Madsen, no i Fanatyk w kasku żółtym. Widać, że Artium lubi tu się ścigać. Znowu z Wiktorem Lampardem się ścigam w biegu, tylko że nie widzę, tylko indywidualnie. No i Leon Madsen, on w kasku żółtym. Przyblokowałem pięknie Madsena. To się szanuje, ale teraz, żeby nie popełnić błędu. Świetnie przy tej kradzie wychodzimy na miejsce pierwsze. Ale na jak długo? No na pewno przynajmniej na jeszcze pół łuku. Na miejscu pierwszym Fanatyk, ale atakuje Leon Madsen i wyjdzie przede mnie. Ale czy się napędzi? Nie, nie, nie. To Fanatyk się napędził lepiej od Leona Madsena i on wychodzi na miejsce pierwsze. On jest na miejscu pierwszym z przewagą. Dwa kółka do końca. Wiktor Lampard teraz przedostał się na lokatę drugą, czyli na 5 do 1 można powiedzieć, jedzie Dakar na Malila. Albo teraz Bellevue, bo nie wiem, gdzie się ścigam właśnie z tym zawodnikiem. Dobra, kończymy ten bieg. Na razie 4 punkty na koncie Fanatyka. 5 do 1, co ja mówię? 3 punkty Fanatyka, tak. I jedziemy dalej. Bieg 12. Fanatyk znowu, Janowski, Zmarzlik oraz Drabik. Zmarzlik z kompletem. Janowski 5 punktów, czyli 2 i 3. Drabik 1-2. Więc ciekawa rywalizacja się zapowiada. Taśma w górę. I najlepiej właśnie Zmarzlik. O dziwo z Drabikiem, ale teraz Janowski już wyprzedza Maksyma. A ja muszę gonić za mistrzem świata, ale blokuje mnie również Maciek Janowski. Stawka jest bardzo mocna. No ten tor jest dosyć trudny. Teraz jaki piękny atak po krawężniku. Jestem już przed Maćkiem, ale on się napędzi, ale ja z powrotem do krawężnika i wychodzę przed mistrza świata, wychodzę przed Bartka Zmarznika. Nie, jeszcze Drabin mnie atakuje. No i już jest przede mną, ależ złapał tę nasypaną nawierzchnię. Janowski zostaje z tyłu. Znowu ponownie atak na Bartka Zmarznika, ale tym razem już skuteczny i wyszedł na miejsce pierwszy Fanatyk. Ostatnie okrążenie. Czy dojedzie na miejscu pierwszym? Jednak nie. Czy dojedzie na miejsce drugim Zmarznik? Jednak nie, bo spada za Maksyma Drabika, który zdobędzie 2 punkty. Zmarznik punkt, Janowski 0, o dziwo, nie wygrał tego biegu, nawet nie zdobył punktu, to jest też ciekawe, ale stawka również była mocna. Bieg 14 już przed nami, gonitwa 14, Cierniak na razie bez punktów, Fanatyk 2 trójki, punkt, Wofinden same 0 i Smektała 1-3-1, więc Fanatyk teoretycznie wychodzi na faworyta, ale nie przesądzajmy. Ależ idealny start, 28, w ogóle mrugnąłem i myślałem, że taśma poszła w górę. I no to puściłem palec, prawda? I okazało się, że jednak nie poszło, ale okazało się, że nie wjechałem w taśmę, bo miałem najlepszą chyba reakcję, nie wiem czy w moim życiu, ale przynajmniej na nagraniu. Bo 28 milisetnych, no powiem tak, spróbujcie to ktoś przebić. Ale z tego co widzę, wyprzedza mnie tutaj w kasku żółtym Bartek Smektała. W kasku białym i czerwonym jadą Wofinden i Cierniak. Oni się w tej walce nie liczą, chociaż widzę jeszcze chyba Wofindena. W kasku żółtym już mi nie zagrozi zawodnik, więc przywiozę 3 punkty kolejne na swoje konto, ale ta reakcja startowa. Róbcie screeny po prostu i pokażcie mi to, kiedy będę miał smutny dzień, bo naprawdę wyglądało to dobrze. Wyglądała ta reakcja bardzo dobrze. Bieg 19, Saifuddinow, Lambert,
Fanatyk Woryna U, ciężkie działa, wyjechały na tor. Rosjanin, Brytyjczyk, Polak, ale który będzie najlepszy? Na razie najlepszy start właśnie Lamberta, Brytyjczyk na razie wychodzi na czoło. Fanatyk z tyłu, ojeju, no co to się stało, dlaczego? Dlaczego w tak ważnej gonitwie zanotuje defekt? Co poszło nie tak, powiedzcie mi, no? Najpierw muszę wybrać jako trzeci dopiero, och. No dobra, i co poszło teraz nie tak? To mógł być łańcuszek, niestety, no to był łańcuszek, a nie sprawdziłem i w ogóle nie wiedziałem, że w ogóle coś takiego może się stać. Nie spodziewałem się tego, no ale dobra, no cóż. Wybierałem jako, przynajmniej jako trzeci, a nie jako ostatni, więc jest plus. Siódme miejsce, tak daleko, 10 punktów doby tylko. Dobra, Freak, Sajfudino, Wianowski i Fanatyk, który zanotował defekt. Potężna stawka. Australijczyk, Rosjanin, Polak. I najlepiej Max Freak, no zdecydowanie. Chociaż Janowski najlepiej na dojeździe i na razie Freak spada na miejsce ostatnie przez chwilę. Teraz przejechał przed nami Polakami, a już Janowski zaatakował pięknie Sajfudinowa, jest przed nim, a tymczasem przed nami również Max Freak, ale Fanatyk się łatwo nie da, już wyprzedza Freaka, a za chwilę mogę wyprzedzić również Emila Sajfudinowa. I już jestem na miejscu drugim, już za Maćkiem Janowskim. Polska na 5-1, no nie, chyba raczej nie. Chciałbym zdobyć trójkę, ale chyba się zajmę blokowaniem zawodnika w kasku czerwonym, czyli Max Afrika, bo ten naciska coraz to mocniej, a ja bym chciał się w tym finale dzisiaj znaleźć. Ostatni łuk, bardzo blisko są rywale, bardzo blisko i jeszcze chyba wyjdę na miejsce pierwsze, czy przyblokuję Magica? Tak jest! 3 punkty, Fanatyk, po tym defekcie, to mnie dużo cieszy, bardzo mnie to cieszy. No i finał, nie? Artyom Aguta, Fanatyk jako drugi, Lambert i Janowski, także Polak, Brytyjczyk, Polak, okej. Fanatyk spod płotu, nie ma innej możliwości, Łaguta, Lambert, Janowski. No i Łaguta zostaje najlepiej, niestety, Brytyjczyk, Robert, Lambert. Czyżby żaden Polak nie stał na pierwszym stopniu podium, ale spokojnie, Łaguta już go goni. Polak z krwi i kości wychodzi na miejsce pierwsze, ale jeszcze lepiej chyba Fanatyk, nie, jednak się przeniknął przez mgłę. No i będę musiał gonić, Lambert spada na trzecie, a ja za chwilę gonię Artyoma Łagutę. Ależ popełnił błąd i po prostu było dziesięcie prosto go wyprzedzić. Dwa kółka do końca, trzeba nie popełnić błędu, utrzymać i wygramy ten turniej. Na ostatnim miejscu jedzie Maciej Janowski, teraz już Lambert, który wyprzedził, który spadł za Janowskiego, teraz znowu Janowski, ostatnie okrążenie. Jeszcze goni teoretycznie Max Freak, nie Max Freak, czekajcie, Artyom Łaguta, ale niestety mu się nie uda w Sztokholmie, rundę jest ponownie, no bo kolejną rundę tego cyklu Speedway Grand Prix wygrywa Hobby Speedway Fanatyk, 16 punktów, no i prowadzenie w cyklu i przewaga powiększona. Mój motocykl zdefektował, ponieważ jedna z części uległa uszkodzeniu, no coś takiego, ale szczerze mówiąc pójdę do sklepu, skorzystam z jego rady i kupię sobie więcej łańcuszków, tak na wszelki. Myślę, że 10 wystarczy. No właśnie, zobaczymy, ile w transporcie tego mamy. No łańcuszki tu się walają po tym całym transporcie. I zobaczymy, ile jest tutaj jeszcze ich. O, no spokojnie, chyba powinno tyle wystarczyć. Do garażu. Damy buty, żeby było na wszelki wypadek zmienne. No ja dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Wam się podobał, to zachęcam do subskrypcji kanału Czarny Sport, do zostawienia łapki w górę oraz miłego komentarza. W następnym odcinku, który jest już jutro, pamiętajmy, trwa cały czas maraton, ten mini maraton. Rozpoczniemy zawodami w Rybniku i pojedziemy właśnie w drużynie Leszczyńskiej Unii. Także co, ja się z Wami żegnam, do następnego, na razie, cześć!